Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K24 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy mieli mecz z Milwaukee Bucks. Milwaukee, normalnie byłby to mecz i dalej myślę, że to będzie niełatwy mecz, pomimo że oni rekord mają tutaj dość słaby, bo mają rekord przed tym meczem 7-14, więc to jest rekord, który na pewno nawet im nie daje miejsca w play-inie, bo no między innymi na pewno Giannis jest dużą przyczyną, dlaczego jest taki rekord. Giannis jest kontuzjowany, już nie gra jakiś czas i nie zagra też jeszcze przez długi czas, bo 4 do 6 miesięcy. Więc ciężko będzie Milwaukee, żeby byli w playoffs, bo tutaj też, jak dobrze wiemy, tutaj oni nie mają tej wymiany, gdzie mają Lillarda. Więc tu jest naprawdę, został Drew Holiday, Chris Middleton, Brook Lopez, Bobby Portis, tak ci zawodnicy zostaje do tego, żeby, można powiedzieć, ratować ten zespół. Wiadomo, że nie są to źli zawodnicy, ale na pewno będzie bardzo ciężko w tej drużynie z Milwaukee. I będziemy mogli do tego meczu powoli przechodzić. W poprzednim odcinku mieliśmy mecz z Pistons, które graliśmy. Ostatecznie tutaj wygraliśmy, pomimo że był to mecz dość wyrównany. Potem symulowaliśmy mecz z Clippers, który wygraliśmy. No i ten mecz z Milwaukee. Ten mecz z Milwaukee, który teraz jest przed nami, do którego już też w sumie możemy przechodzić. A więc Spurs kontra Bucks w Milwaukee. Pora do tego meczu już przechodzić. I będziemy mogli już za chwilkę zaczynać. Shoot around oczywiście, nie wiem, ja zwykle sobie robię tam naprawdę z jeden rzut, bo mi tyle wystarczy. Jeden sobie trafiliśmy, więc więcej nie potrzebuję tych rzutów. Zobaczymy też, jak wygląda ich zespół, no bo to jednak jest pierwsze nasze spotkanie z Milwaukee po off-season. Kto wie, jakie ruchy zrobili potencjalnie. Jak widać, Chris Middleton na przykład jest dalej. Więc takich ogromnych zmian pewnie nie zrobili, zakładam. Nie, zobaczymy. Nie widać Drew Holiday'a, więc to jest taka potencjalnie może zmiana jakaś tutaj. Czy to jest Kemba Walker? To jest Kemba Walker. No to jest bardzo ciekawe. Kemba Walker jest, który w rzeczywistości, jak dobrze wiem, teraz gra we Włoszech chyba. Chyba we Włoszech, więc to dość ciekawe na pewno. Dość ciekawe. Możliwe, że też tytuł tego filmu to będzie coś odnośnie All-Stara, bo All-Star Selections starterów już mieliśmy, a więc jeśli chodzi o konferencję wschodnią, bo teraz oczywiście mamy West kontra East, wschód kontra zachód, to konferencja wschodnia, tam zobaczymy Damiana Lillarda, Tyrese'a Haliburtona i Giannis Antetokounmpo, Jasona Tatuma oraz Joela Embiida. Kapitanem będzie Giannis. No, powiem tak, mam jedno zastrzeżenie do tego meczu gwiazd. Myślę, że w sumie większość osób może się domyślić, czy Embiid jest zastrzeżeniem w ogóle, czy Tatum jest zastrzeżeniem w ogóle, czy zastrzeżeniem jest Embiid, Tatum, ogólnie Giannis. Oni nie są żadnym zastrzeżeniem. Czy Haliburton jest zastrzeżeniem? Też w ogóle. No właśnie, jest nim Dame, tym zastrzeżeniem. Dame to jest zawodnik, którego na pewno warto powiedzieć, bo może to zabrzmieć, jakbym go hejtował, czy coś w tym stylu, którego bardzo lubię, dlatego właśnie wolę to powiedzieć, żeby to było też ważne, bo to jest też ważne, to nie tak, że ja go właśnie nie lubię, czy coś takiego, ale czy w tym roku, bo to jest też pierwszy raz, kiedy Damian Lillard będzie starterem w meczu gwiazd, to jest na pewno też bardzo ciekawe, że akurat w takim właśnie sezonie, w takim roku, no właśnie, bo ten rok, wydaje mi się, że to nie jest rok, w którym Damian Lillard powinien być starterem. Powiem tak, niektórzy myślę, że troszeczkę mogą przesadzać, bo nie jest to jakaś, nie wiem, jakby to powiedzieć, nie jest to jakaś kradzież, czy coś w tym stylu, nie jest to kradzież innych zawodników, ale według mnie właśnie powinien starterem być albo Brunson, albo Mitchell, według mnie ostatecznie teraz, bo jeszcze niedawno pamiętam, jak robiłem, albo Trae Young, znaczy właśnie, bo Trae Younga wrzucałem jako mojego startera, ale tak już mówiłem, tam jest naprawdę bardzo równo pomiędzy tymi zawodnikami. No nie wiem, ostatecznie ciężko mi było właśnie wybrać, ale wydaje mi się, że to jednak nie powinien być rok, w którym Damian Lillard jest starterem, ale ponownie też nie mogę naprawdę się zgodzić z tym, że niektórzy naprawdę robią z tego zbyt jakby dużą kradzież, można powiedzieć. To, że Brunson nie jest w meczu gwiazd jako starter, albo Spida, Donovan Mitchell, albo Trae Young, to nie są kradzieże. Może właśnie niektórzy powinni bardziej zasłużyć, a niektórzy mniej, ale na pewno Damian Lillard nikogo nie okradł, bo właśnie to nie jest jakby kolosalna różnica, można powiedzieć. To nie jest coś takiego właśnie, że Damian Lillard dużo bardziej nie zasługuje przez coś takiego. Po prostu oni są na podobnych poziomach i wydaje się, że Damian chyba nie powinien być jednak w tym sezonie starterem, no ale jest. I no właśnie tak, nie wiem, jakby nie mam dużego zastrzeżenia, wiadomo, nie mam żadnego takiego dużego zastrzeżenia do tego meczu gwiazd w tym roku. Jeśli chodzi o zachód, kapitanem jest LeBron. Spodziewałem się tego, że fani oczywiście wybiorą go na kapitana.
Więc jakby to było, można powiedzieć, do spodziewania się. Idąc dalej, mamy Jokicia, mamy też Kevina Duranta, mamy Doncicia i mamy Shea. Tak to wygląda. Tak wygląda ich zespół zachodu. Też właśnie jedyne jakby takie malutkie zastrzeżenie, mniejsze niż Damian, to jest LeBron James odnośnie tego, że tak już mówię, wydaje mi się, że w tym sezonie to Davis powinien być starterem, ale no wiadomo, bo że LeBron będzie, no bo jednak nie ma co się oszukiwać. LeBron ma tą popularność, która będzie mu pomagała praktycznie cały czas, więc jak dobrze wiemy, on będzie praktycznie, będzie starterem tak naprawdę, dopóki będzie grał, wydaje się, nawet jak ci... Właśnie to jest jedna rzecz, której się obawiam. Mam naprawdę nadzieję, że tak nie będzie, że w przyszłości, na przykład, nie wiem, LeBron będzie miał sezon, który na przykład będzie averageał sobie z 10 punktów, nawet nie wiem, po 5 zbiórek, po 5 asyst i ewidentnie nie będzie starterem, nie będzie All-Starem, a i tak jakby będzie wybrany All-Stara. To jest taka właśnie rzecz, która, no nie wiem, jakby rozumiem wszystko, jakby wiadomo, że można powiedzieć nostalgia, LeBron, legenda dla wielu, najlepszy zawodnik w historii, ale jakby, nie wiem, na przykład postawmy się w sytuacji jakiegoś zawodnika, który, jakby można powiedzieć, jest ostatnim zawodnikiem, który powinien być na przykład tym rezerwowym i ma szansę życia, a zabierają LeBron James, który właśnie ma ponad 40 lat i statystycznie nie ma lepszego sezonu, więc jakby z jednej strony to rozumiem, że wszystko spoko, ale z drugiej strony, no nie wiem, jakby tu powinno być jakby sprawiedliwie wybierane, jakby właśnie, bo postawić się w sytuacji kogoś takiego, kto, no krótko mówiąc, zabiera mu miejsce LeBron w meczu gwiazd, no to nie byłoby na pewno zbytnio ciekawe i myślę, że nie byłaby taka osoba zbytnio szczęśliwa, no ale na razie nie ma co o tym myśleć, póki LeBron gra dobrze i zasługuje na mecz gwiazd, bo w pełni w 100% zasługuje, bym powiedział tak, że nie wiem, czy w 100% zasługuje na bycie starterem, ale w 100% zasługuje na bycie w meczu gwiazd, bo tak już wiem, Davis dla mnie statystycznie jest lepszym zawodnikiem w tym sezonie i właśnie to on dla mnie jest tym starterem. Paul George trójka i to była decyzja, że mu podałem niestety. Szkoda, uwierzyłem, że może trafić trójkę, ale jednak to niestety nie była dobra decyzja ostatecznie. Więc tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o mecze gwiazd. Rezerwowych poznamy 1 lutego, więc jestem też ciekawy, kogo tam zobaczymy. Bo są też tam niektóre takie ciekawe wybory. Wiadomo, że są zawodnicy, których na pewno zobaczymy na rezerwach, ale są tacy zawodnicy, którzy też są, tak bym powiedział, na limicie. Więc jestem ciekawy właśnie, jacy rezerwowi będą. Czy więcej mam do powiedzenia odnośnie meczu gwiazd? Myślę, że nie mam więcej do powiedzenia chyba odnośnie meczu gwiazd. Kilka takich statystyk. LeBron 20 raz będzie All-Starem, co jest absolutnym rekordem. Może nie absolutnym, no ale jest rekordem, bo poprzedni rekord miał Karim Abdul-Jabbar 19, więc no wydaje się, że to było dość, może powiedzieć, pewne, że to się może wydarzyć, że LeBron będzie oczywiście tym 20 raz All-Starem, no bo oczywiście zasłużył na to, jak już mówiłem, w pełni, więc kolejny rekord LeBron pobija tutaj. Też będzie kapitanem właśnie w tym 20 sezonie, co też na pewno jest niesamowite. Co jeszcze? Steph na pewno, o Stephie mogę powiedzieć. Pierwszy raz, zdrowy Steph, który nie ma kontuzji, pierwszy raz od 2013 roku nie będzie starterem. To też na pewno jest bardzo ciekawe. No ale czy zasłużenie? No zasłużenie, no. Trey i Luka są najlepszymi dwoma, to są dwóch najlepszych guards obecnie w NBA i w pełni zasługują na to, żeby być starterem, więc Steph nie został okradziony tym, że nie jest starterem. W pełni zasłużenie są starterami Lillard i, nie Lillard oczywiście, a Shea i Doncic są pewnie zasłużenie starterami w tym sezonie, w tym meczu gwiazd. O Stephie mówiłem, o LeBronie mówiłem, nie mówiłem chyba o Milwaukee Bucks, jeden zespół, który ma dwóch starterów, to też na pewno warto podkreślić i teraz byłoby, myślę, że na tyle, jeśli chodzi właśnie o te może powiedzieć statystyki, o te wyniki, o ogólnie o All-Star, ogólnie o ten All-Star event, więc chyba już nie mam do powiedzenia. Ja się nie mogę oczywiście doczekać, bo tak czy tak, czy niektórzy bardziej zasługują, niektórzy mniej na bycie All-Starami i tak, mam nadzieję, że będzie to dobry mecz, bo rok temu właśnie troszeczkę tak, nie wiem, troszeczkę nie było to aż rok temu takie niesamowite, można powiedzieć, ten mecz właśnie dużo osób o tym mówiło, ten All-Star Game, jakby wydało się, aby troszeczkę mniej się zawodnikom po części może chciało grać, no nie wiem, zobaczymy, jak to będzie w tym roku wyglądało, właśnie jak wracamy, można powiedzieć, troszeczkę do tych starszych zasad, gdzie właśnie jest West kontra East i też nie ma jakby tego tam wyniku, który trzeba zdobyć, żeby wygrać. Keldon Johnson trójka, nie wpada niestety i nie trafiamy tutaj. Skuteczność nie jest wyśmienita jak na razie, niestety to jest taki problem. Faul niepotrzebny. Jak widzę, jak tak zawodnik sobie tą piłkę jakby nie trzyma dobrze, to po prostu mnie kusi, można powiedzieć, do tego, żeby tą piłkę wybić, ale nie zawsze to jest ostatecznie dobra decyzja, jak tutaj na przykład nie była to dobra decyzja. Też na pewno jedna bardzo, bardzo istotna rzecz, o której muszę też oczywiście powiedzieć, skoro ten film nagrywam akurat i wrzucam też 26 stycznia. Oczywiście dzisiaj też przypada 4. rocznica śmierci Kobe'ego Bryanta.
Jest naprawdę moment, w którym rocznica to jest naprawdę moment, w którym naprawdę sobie przypominam zawsze ten moment, w którym się dowiedziałem właśnie o tym, no bo do dziś pamiętam dokładnie, gdzie byłem, co ja robiłem wtedy. To są takie chwile, w których po prostu, niestety często są takie to chwile smutne, w których po prostu się dobrze pamięta potem do końca może życia, nie wiem, ale na pewno przez długi bardzo czas, gdzie się było, co się właśnie robiło wtedy. No pamiętam właśnie, jak przeczytałem tę wiadomość i to był jeszcze moment, w którym ja nie interesowałem się NBA, nie interesowałem się NBA, więc, ale Kobe'ego oczywiście znałem, to tak jakby nie interesować się piłką, ale nie znać Messiego czy Ronalda, na przykład, wiadomo. To są takie legendarne postacie, które się zna. I ty właśnie znałem Kobe'ego i to był po prostu absolutny dla mnie szok, naprawdę, absolutnie szok. 40-letni zawodnik, już nie zawodnik, znaczy 40-letni mężczyzna, który jest bardzo młody, nagle umiera. Na początku właśnie nie zauważyłem, ale nieznacznie nie doczytałem, ale potem zobaczyłem, że to była właśnie to był wypadek helikoptera, tam też niestety zmarło oczywiście 7 innych osób, oprócz Kobe'ego i jego córki, więc katastrofa, ogromna katastrofa, która właśnie już 4 lata temu mamy dokładnie rocznicę. Niesamowite też jak to leci, właśnie dokładnie pamiętam jak to jakby to było wczoraj, jak właśnie ta wiadomość padła, że właśnie Kobe Bryant zmarł w wypadku, więc naprawdę niesamowicie ten czas leci, a ciężko dalej pozbierać po to na pewno. Ciężko naprawdę dalej uwierzyć, że właśnie ta legenda Kobe Bryant nie jest już z nami niestety na tym świecie. Właśnie między innymi ten mecz gwiazd był właśnie przez kilka lat mieliśmy uhonorowanego Kobe'ego Bryanta właśnie poprzez ten wynik końcowy, który trzeba było wbić, żeby wygrać oczywiście. Nie chcę zbytnio jakby za dużo o tym mówić, bo jednak to nie jest fajny i pozytywny temat. Nie chcę, aby troszkę ten odcinek był smutny czy coś takiego, więc nie będę się aż tak jakby rozwijał o tym, ale krótko mówiąc po prostu na pewno na zawsze będzie oczywiście pamiętany Kobe Bryant. Taka legenda nigdy nie będzie, nie będzie oczywiście zapomniana i na zawsze będzie uwielbiany przez miliony ludzi, oczywiście w tym między innymi przeze mnie, pomimo właśnie tak jak już mówiłem, że go nie oglądałem, jakby jak nie interesowałem się wtedy NBA, jak on grał, to i tak na pewno zostanie w moim sercu na zawsze, bo jednak jest wielką, wielką, wielką postacią na pewno dla tego świata. Też był świetnym człowiekiem, bo jedno jest być świetnym koszykarzem i świetnym sportowcem, świetnym kimkolwiek, ale najważniejsze jest być właśnie świetnym człowiekiem. Naprawdę świetny człowiek, ale niestety już go właśnie z nami go niestety już nie ma. A my możemy właśnie wrócić do tego meczu, który tutaj mamy, bo jak widać mamy naprawdę bardzo dobrą pierwszą kwartę. Zrobiliśmy już 17 punktów w pierwszej kwarcie. To byłby naprawdę solidny wynik na pierwszą połowę. A to jest wynik na pierwszą kwartę już na razie właśnie. Nie wiem, czy właśnie myślę o Maliku Beasleym, jak widzę właśnie jakiegoś takiego dość niskiego garda. Dość niskiego może nie, ale jak widzę garda ogólnie Milwaukee, no troszeczkę jakby niskiego jednak bardziej, bo Malik Beasley też nie za wysoki, to myślę o Maliku, ale to jest oczywiście Kemba Walker, który ma 9 punktów jak na razie. Pamiętam jak grałem w NBA 2K, ja za chwilę może o tym powiem, tylko właśnie chciałbym skupić na tej akcji. Chodź tu szybko, Basy, właśnie potrzebuję ciebie. Pół dystans, ale to wpadnie. Pięknie, 19 punktów. Chciałem tak właśnie po części, można tak powiedzieć, na cześć Kobe'ego Bryanta akurat w takim dniu mieć też tutaj fajny taki występ, który mogę jakby zadedykować właśnie Kobe'emu Bryantowi. Mam nadzieję, że dam radę taki występ tutaj mieć. Brook Lopez nie trafia, mamy czwartą zbiórkę tutaj. Będzie mieć jeszcze jeden rzut. Za chwilę właśnie powiem o tym 2K20, jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. To niestety już nie wpadnie, to nic. 2K20, właśnie, i Kemba Walker. Pamiętam, grałem w NBA 2K20 i tam, a to jednak padło. Mamy jeszcze jedną trójkę, ponad 20 punktów zdobyte w pierwszej kwarcie. Kontynuując NBA 2K20, właśnie, grałem, to było moje pierwsze NBA, które grałem 2K i tam pamiętam do dziś, że w Celtics właśnie był Kemba Walker i strasznie mi się ciężko na niego grało, bo był naprawdę niesamowity tam. Był szybki, był dynamiczny, potrafił z trójkę trafić, potrafił wejść pod kosz, zrobić wsad. Layup ogólnie potrafił z każdej strony, można powiedzieć, zaatakować i pamiętam, że nie lubiłem bardzo na niego grać, zwłaszcza jak w ogóle praktycznie jeszcze nie umiałem za dobrze na początku grać. Teraz nie mówię, że jakoś super gram teraz, ale grałem pewnie lepiej niż kilka lat temu. No właśnie pamiętam, jak go bardzo nie lubiłem, Kemba Walkera, i to jest dla mnie niesamowite, że na przykład kilka lat już później jego w ogóle nie ma nawet w lidze. Jeszcze niedawno był w Celtics z graczem. Chris Middleton trójka, nie wpada, my mamy piątą już zbiórkę tak w ogóle. To jest Patrick Beverly? To jest chyba Pat Beverly. Tak, to jest chyba Pat Beverly. Z polem. A to jest strata.
Malachi Branham. Malachi Branham niestety nie trafia. Widziałem, czy... Aj, ty prawie zgarnął piłkę. Nie widziałem, czy poprosi go piłkę, czy nie. Pomyślałem sobie, że no dobra, nie będę. Chciałem jeszcze jeden rzut oddać na tym... na tym Mamba Mentality. Znaczy właśnie, prawie jeszcze Mamba Mentality. Takie naprawdę dużo znaków przypominających o Kobe Bryancie. 24 punkty właśnie w tym momencie, jak o tym Kobe mówię, zdobyłem, więc mam wiele znaków, można tak powiedzieć. Reggie Bullock tutaj jest nasz były zawodnik, właśnie, nie ogarnąłem tego do teraz. Reggie Bullock tutaj gra, nasz były zawodnik, jeszcze w poprzednim sezonie. Trójka od Beauchampa zawsze zapomniałem jego nazwisko. Marjon Beauchamp, chyba tak się wymawia. Postaw na Beverly. No, wydaje mi się, że troszeczkę łatwiej sobie powinienem z nim radzić, właśnie, troszeczkę teraz bardziej odpychamy. Ale nie uda się niestety trafić. Ale mamy piłkę teraz. Wembanyama wchodzi pod kosz i mamy do niego asystę, nasza druga asysta. Dość niespodziewanie, można powiedzieć, ale mamy na początek drugiej kwarty mamy więcej zbiórek niż asyst, więc też jakaś tam szansa na może triple-double jakaś się kreuje na pewno. Patrick Beverly, musimy na niego uważać. On nie jest zbyt groźny, wiadomo, ale jak było tam wolnym przed potencjalnym trójką, to mógłby trafić. A, oddałem to piłkę Beverly'ego, który jest faulowany niestety przeze mnie. Głupi błąd, głupi faul niepotrzebny. Beverly jednak nie trafia ten pierwszy rzut. Czy ja w ogóle siedziałem na ławce jeszcze w tym meczu? Nie mam wrażenia, jakbym... Nie wiem, albo zapomniałem już o tym, albo miałem wrażenie, jakbym nie siedział na ławce. I to jest chyba trójka. Nie jest to trójka. Wemby za to trafia. Myślałem, żeby do Palmera może podawać, to byłoby najlepsze. No nic, w Wemby trafia. Szkoda bardzo, bo to wydawało się, że też kolejna trójka, która wpadnie. Zbiórka Wemby. Oj, to podanie nie było najlepsze, ale i tak udało radę Wemby złapać i trafić. Jak na razie z Bucks radzimy sobie bardzo dobrze. Może tutaj właśnie, w Pistons się spodziewam, a może tutaj będziemy mieli taki mecz, w którym możemy po części jakby sobie troszkę odpocząć i grać tak, nie jakby cały czas, może powiedzieć, cały czas musimy już zdobywać punkty, bo mamy taką fajną przewagę. Teraz Middleton kończy bez faulu. Faul teraz tutaj Kemby Walkera, jego drugi faul. W tym meczu mam pierwsze rzuty osobiste. Pierwsze czy nie? Nie pamiętam. Ale mam wrażenie, jakbym przed tym nie rzucał, ale może. Nie przypomnę sobie tak szybko. Coś nie wiem, właśnie nie pamiętam. Mniejsza o to, ważne, zdobyłem dwa punkty. To jest naprawdę taki faul w takim meczu, gdzie tak super gram od początku i taki faul mi daje sędzia. To jest niesprawiedliwe, naprawdę. No i super. Tyle 6 minut, które mogłem grać potencjalnie, zostały mi zmarnowane przez głupi faul. Taki faul nie powinien być, naprawdę. W życiu nie powinien być żaden blocking faul. Albo to powinno w ogóle nie być odgwizdane, albo, no nie wiem, bardziej ofensywnie. Bo co ja na przykład takiego zrobiłem nielegalnego, żeby się tutaj zatrzymać? No nie, mi się to nie podoba bardzo. Niestety jednak sędzią nie jestem, ani nie mogę nic z tym zrobić. Ale szkoda właśnie, taki, jakbym jeszcze miał, nie wiem, tam kilka punktów. Ja bym nie grał dobrze, też tak by mnie... Będą szczerze, bo mnie to tak nie zabolało. Teraz właśnie, no myślę, że mógłbym mieć spokojnie parę 30 punktów. Może też mi zabrali szansę potencjalnie na zdobycie 50 punktów dzisiaj. A chciałem dzisiaj zrobić bardzo 50 punktów. Przynajmniej, albo mieć jakiś taki naprawdę legendarny występ. A niestety chyba mi nie będzie dane przez nich, bo te 6 minut może być kosztowne. Mam nadzieję, że w drugiej połowie tak będziemy grali naprawdę świetnie, choć właśnie liczę, że będę tutaj już ponad 30 i że będzie, nie będzie aż tak trudno, a teraz te 50 punktów na przykład będzie trudno zdobyć.
Ja tak już właśnie mówiłem, w datę akurat, taką akurat datę, że akurat właśnie, bo często jakby mam, nie wiem właśnie jak się jakby za to zabrać, bo nagrywam w dzień, który nie jest jakby, można powiedzieć, akurat rocznica, a właśnie wrzucam w rocznicę, teraz i właśnie wrzucę to w rocznicę i też nagrywam, dlatego chciałem właśnie tak jakby, jakby na cześć Kobe'ego Bryanta właśnie tutaj zdobyć 50 punktów, tylko no właśnie, teraz mi jest troszeczkę ciężej przez tę minutę, Chris Middleton. Nie trafię, ale nie zbieram niestety. Kemba Walker. I Kemba Walker trafia w trójkę. W każdym udało się. Milton jest troszeczkę wyższy, ale ja mam nadzieję, że naprawdę i tak dam radę zebrać tutaj. Weźcie pod kosz. Faul. To jest trzeci faul Kemby, więc to też ważna informacja na pewno, bo Kemba jest ich najlepszym zawodnikiem w tym meczu. Trafiamy, 28 punkt. Kemba Walker, step back, trafia niestety, no jest właśnie, dalej tą dynamikę ma, którą pamiętam, może powiedzieć, tak już mówiłem, z tego NBA 2K20, gdzie grałem. Niestety Bobby Portis na piłkę, nie mogę tego robić, kliknąłem ten kwadrat i no, chciałem właśnie robić steala, ale nie mogę tego robić, muszę o tym pamiętać. Pięknie, blok Wiktora tutaj potrzebne to było na pewno. I kończymy to super. 30 punkt już zdobyty w tym momencie. W poprzednim odcinku pamiętam, że też miałem chyba 30 punktów gdzieś podobnie, tylko żeby na 7 minut do końca, a potem i tak miałem 35, więc właśnie to, że teraz mam tyle punktów, nie znaczy, że idę na przykład łatwo po tam, nie wiem, 50 punktów, czy coś takiego. A i to mogło być złe, aby właśnie. Mam ten strach, nie ukrywam właśnie przez to, że mam trzy faule, żeby nie faulować i właśnie boję się nawet skakać, bo w źle wytajminguje skok, on jeszcze będzie na ziemi, jakby zainicjuje ten kontakt i właśnie no, się to skończy źle, więc jakby nie jest to fajne na pewno mieć tyle fauli i właśnie grać z takim gościem jak Kemba. Wiktor z pół dystansu i się myli niestety tutaj Wiktor. Kemba rzuca, nie trafia, dobra. Wejście pod kosz, które musi się skończyć punktami. Tak jest, 32 punkty zdobyte w tym momencie. Timeout Bucks biorą. My, jak widać, w tej drugiej połowie się nie zatrzymujemy i dobrze, tak ma być, nie mamy się zatrzymywać. Free Point Contest Race prowadzimy, Free Point Contest Race, jak dobrze pamiętam, rok temu my wygraliśmy, bo to jest też super rzecz, która się zmienia, w 2K20 Free rzucałem się źle, Free Point Contest, 2K22 dobrze i teraz 2K24 znów mi się rzuca dobrze, bo rok temu jak było, jak to pamiętam, to wierzę, rok temu oczywiście wygrałem i dlatego mam nadzieję, że w tym roku też dam radę wygrać, bo na pewno będę w Free Point Contest Race, a mam nadzieję, że dam radę obronić już, jak powiedzieć, ten mój tytuł. Middleton, Bobby Portis, który umie trafić tą trójkę i to pokazuje. Oj, ten alley-oop jest źle rzucony. Jak ja nie lubię właśnie tych alley-oopów. Czemu jak ja ewidentnie celuję Wiktora, to ta piłka po prostu nie idzie do Wiktora? Jak ja tego po prostu nie lubię, bo tego nie rozumiem. Czemu tak w ogóle jest? Teraz alley-oop do Wiktora się udał. Pięknie, jest trzecia asysta. Tym razem już się udało wszystko wycelować dobrze. Kemba Walker podaje do Bobby'ego Portisa. Bobby i Miles jednak oddanie do Kemby Walkera. Kemba do Bobby'ego Portisa, no bez problemu tutaj trafia, bo niestety Miles Bridges kompletnie tutaj nie krył ani nie przeszkadzał mu w ogóle. To powinno wpaść. I jakie ma wytłumaczenie dla mnie gra, że to nie wpada? No właśnie, to jest, to jest coś, co właśnie najbardziej chyba nie lubię w tej grze, jeśli chodzi o shooting. Okłamywanie właśnie tym, nie tym zielonym paskiem.
tak że mówię, nie miałbym żadnego problemu, gdyby ten rzut był nie w zielony jakby, to wtedy bym nie użył, a jak ja widzę, że to jest w zielony, a to nie wpada, no to jestem zły. Bo i porcji trafię, bo też po prostu czuję się oszukany dosłownie, wyceluję w to zielone, które nie jest szerokie, a i tak to nie wpadnie jakby, no to po co właśnie to w ogóle jest? Nie ma faul niestety tutaj. Wiktor Wembanyama nie może tak po prostu kompletnie nie zwracać uwagi na takiego gracza jak Brook Lopez. Nie może go tak zostawić po prostu. Teraz wchodzimy, teraz trafiamy, tym razem Brook Lopez nie pomagał tutaj. Kemba Walker. Wchodzi tutaj pod kosz, rzuca, nie trafia, dobra. Pięknie, pięknie. Mamy wsad, 36 punkt, dobre podanie od Paula George'a. Nie było to łatwe, bo tu był Bobby Portis, na którego bałem się, że właśnie ta piłka może mu dosłownie perfekcyjnie w ręce wpaść, ale tak nie było jednak. Chris Middleton pod koszem, rzuca, nie trafia i mamy zbiórkę. To jest trójka, bez problemu, tyle miejsca jak nam ktoś zostawi, to zostanie skarcony 99,9%, bo czasami oczywiście się zdarza, że się pomylę niestety, bo jednak jestem, może powiedzieć, jak każdy człowiek, więc też się mogę pomylić niestety i właśnie tak też czasami bywa. Lopez mi też się ten zostawił na screenie, Wiktor powinien bliżej podejść do Kemby, ale dobrze, że i tak nie trafił. Ale jup, do Milesa pięknie, czwarta asysta jest. Osiemdziesiąt punktów już nasza drużyna tutaj zdobyła. No wydaje się właśnie, że idziemy po dość łatwą wygraną i mam nadzieję, że to się nie zmieni nagle. Jeszcze podanie do Bobby'ego Portisa, nie wiem właśnie, czy powinienem. Nie chciałem skakać do niego, po co gościa, który jest większy, silniejszy, jeszcze próbować właśnie tutaj mu przeszkodzić, jak pewnie by się to skończyło tak, że trafiłby pewnie i end one jeszcze by miał szansę, więc wolałem go, można powiedzieć, zostawić tutaj bardziej. Paul George trójka, nie trafia. Kemba Walker, kapitalny screen, ale nie trafiają tutaj. Nie byłem w 100% przekonany co do tego potencjalnego rzutu. Tutaj też niestety, oczywiście no kontakt to by mnie, to kontakt no to dał mi faul. To szukałem, tego kontaktu szukałem, bo wiedziałem, że będzie ciężko to wykończyć z takimi gościami pod koszem dużymi, ale właśnie liczę na ten kontakt, mamy teraz piłkę. Pięknie, to jest trójka, 42 punkt zdobyty. Nasza szósta trójka na 8 prób, więc naprawdę bardzo dobrą skuteczność mamy tak w ogóle. Nie zwracamy na to uwagi zbytnio przedtem. Timeout Bucks biorą w tym momencie. Mam nadzieję, że zostanę na parkiecie. Bo jak nie, to mi ten takeover pójdzie, który mam troszeczkę tam naładowany. No niestety, ale zobaczymy na ile będę tutaj grał w czwartej kwarcie. Wróćmy jeszcze na ostatnią akcję tutaj, tej trzeciej kwarty. Oni będą mieli piłkę, ale to my będziemy mieli chyba, że będą to mądrze grali. Zobaczymy właśnie jak to rozegrają. Zobaczymy właśnie, czy to mądrze rozegrałem. Chyba to mądrze rozegrałem, niestety. Czyli właśnie będą czekać tutaj. A ja bym tutaj troszeczkę go, można powiedzieć, pogonił Chrisa. Oczywiście zrobię faul. Nie, naprawdę. Nie wiem, wydaje się, że takie łatwe. No nie, wydaje się, aby to było łatwe. Czemu ja jestem na ławce? Nie wiem, naprawdę, czemu jestem na ławce. Dobra, wracamy na całą czwartą kwartę. Właśnie wydaje się, że. Wydawało mi się, że ma tyle miejsca mam tutaj, że no, łatwo będzie trafić, ale i tak mój zawodnik trafi niestety w rękę. I to jest też co, mam wrażenie, że się chyba 2K20, tu nie pamiętam w którym, ale jeszcze niedawno w 2K naprawdę łatwo mi się robiło te style. Averageowałem sobie po ponad 2 style, a w tych ostatnich 2K trudno naprawdę mi celować te style. Powiem, że robię to samo, a jest po prostu dużo ciężej, nie wiem czemu, nie wiem naprawdę. Chris Middleton trafia trójkę.
No nie są aż tak daleko w sumie, jak tak teraz patrzę. Nie zwracałem na to uwagi tak zbytnio przedtem. Wiktor. No właśnie, ja tutaj Basej nie rzucę, bo tutaj masz dużo zawodników i nie opłacało się. Karta chyba nie padnie właśnie, bo pasek był, ale nie wiem, czy właśnie, nie wiem, czemu właśnie niby mi pisze coverage open. Jakim cudem to było coverage open, jak ja tam nie miałem praktycznie możliwości trafienia? W życiu tutaj było open coverage. Muszę uważać to chyba na dwóch zawodników. Milton. Dobra, obrona Wiktora. Ajajaj, ta piłka po prostu niestety w ręce Bashampa. Nie wiem, czemu Wiktor troszkę by go zostawił. Kto fauluje? To zresztą take foul. Aha, dobra, to zresztą take foul Bashampa. Właśnie miałem mówić, jakim centem ktoś od nas faulował, to oni faulowali od razu Wiktora. Więc Wiktor trafia i mamy posiadanie. Nie, chyba nie trafię tego niestety. No to jest oczywiście, jak dobrze wiemy, zagranie na pamięć. Myślałem, że miał więcej po prostu miejsca, nie miałem. Jeden co właśnie nie wypaliło tej akcji, po prostu, że nie miałem miejsca po tym screenie. Wiktor zbiera. Wiktor rzuca na trójkę, ale to są te właśnie, te jego rzuty, które mi się tak nie podobają. On taki ma dziwny czasami shot selection. To są takie właśnie trójki, które są kompletnie nieprzygotowane, tak znikąd sobie wyrzucają, za dużo raz tak znikąd rzuca. Reggie trafiam. Weźcie pod kosz, no ten Basham niestety, duży gość, dość porównany do nas, więc przeszkodzi on tam dobrze. Milton trójka, nie wpada, mamy szóstą zbiórkę tutaj. Basej podaje do nas, Wiktor podaje do nas i mamy wsad bez problemu. 44 punkty zdobyte. Timeout biorą Bucks w tym momencie. 98-83, tak, 98-83 prowadzimy, więc cały czas ta przewaga jest na naprawdę bardzo... bardzo dobrym poziomie. Oczywiście widziałem tam Janisa w garniturze przy ławce Milwaukee. To trafia tutaj Bashamp. Niestety kompletnie jakby to krycie tutaj nie było. Można powiedzieć, ta druga strona właśnie, czyli ten Bashamp, jeszcze tam jeden był zawodnik, kompletnie nie było tam krycia. Nie wiem, co to miało być, aby o co chodziło tam. Mamy łatwy wsad, 46 punktów zdobyte, 7 minut do końca, wydaje się, że 50-punktowy występ musi być. Reggie Bullock nie trafia. Piłka do nas i to jest kolejny wsad, 48 punktów. Zdobyte, następny celny rzut z gry to jest 50 punktów. Tauren Prince, dobry zawodnik pod względem trójek, ale tutaj nie trafia. Mamy siódmą zbiórkę. Miles Bridges, za późno podałem. Ale jak mu tak późno podałem, to ja mogę właśnie dostać ponownie piłkę. 50 punktów zdobyte, cel mój osobisty wykonany. Wiele razy, mówiłem to już wiele razy, że nigdy jakby nie przychodzę, jakby nie zaczynam meczu z zastawieniem, że w tym meczu chcę zdobyć 50 punktów, coś takiego, tylko zawsze gram naturalnie i jak naturalnie mi się jakby dobrze trafia te punkty i zdobywa te punkty, to zostanie właśnie zdobyte te 50 punktów. A tutaj wiedziałem, że chcę zdobyć 50 punktów, troszeczkę jakby wymuszałem wiele tych rzutów, może nie wymuszałem, a po prostu chciałem bardzo rzucać dużo, bo tak już mówiłem, rocznica tylko, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko raz w roku. Właśnie raz w każdym 2K mogę zagrać w rocznicę śmierci Kobe'ego Bryanta, dlatego chciałem właśnie, może powiedzieć, na cześć jego tutaj zagrać naprawdę jak najlepiej mogę.
Wiktor i trafia pięknie. Piąta nasza asysta. Gdybym tak mógł na przykład zadecydować za Kobiego Jordana. Jakbym mógł właśnie jakby za niego zadecydować, no to bym na przykład, nie wiem, jakbym po wywiadzie, po meczu bym zadedykował ten 50-punktowy występ Kobiemu Bryantowi oczywiście. My tutaj możemy wchodzić pod kosz, choć straciliśmy piłkę, ale nie na długo. Ale jednak, Miles Bridges miał piłkę, jednak ją potem znowu stracił. Dość dziwna sytuacja, Tauren Prince. Łatwo wchodzi, trafia. Timeout Spurs, ale my mamy cały czas korzystną sytuację, choć Greg Popovich i tak bierze tutaj timeout. Wiktor każe mi nie oddać piłki, a dobra, to jak trafiłeś, to dobra. Tak jak już mówiłem to wiele razy, jak jestem w dobrej pozycji i mi ktoś nie da, ale trafi, to nie jestem zły. No a jak właśnie jestem w dobrej pozycji i ktoś mi nie poda i nie trafi, no to troszeczkę, wiadomo, że nie będę jakiś wściekły na niego, no ale troszeczkę wiem dobrze właśnie, że ja mogę trafić, więc troszeczkę ten jestem tak leciutko zły. Chris Middleton pod kosz, wchodzi z pół dystansu, rzuca tutaj i trafia, 90 punkt dla Milwaukee. Paul George, to nie jest chyba trójka, którą powinien rzucać. Powinien poczekać na potencjalnie może mojego screena. Wtedy może byśmy wtedy tak już to lepiej rozegrali. Chris Middleton podaje do Brooka. Brook Lopez zablokowany. Dziewiąta nasza zbiórka. Nie spodziewałem się, że będę szczerze ostatecznie to triple-double. Paul, obyś to trafił. Pięknie, pięknie. Step back. I trafia. Nie spodziewałem się, nie ukrywam, że miał te zbiórki, dlatego też nie pilnowałem tych asyst, bo może bym bardziej pilnował te asysty, bym wiedział, że mogę triple-double. Bobby Portis, może, to jest ta zbiórka, to jest dziesiąta zbiórka. Miles Bridges, pod kosz, niestety nie trafia. Powiem tak, chyba trzeba teraz troszeczkę jakby wymuszać asysty, bo chcę to triple-double zdobyć. Jeszcze 50-punktowe triple-double to byłoby coś, co nigdy chyba nie osiągnęliśmy. Chodziłem w sumie, nie przypominam sobie, czy mogliśmy to osiągnąć, czy nie mogliśmy tego osiągnąć. Nie wiem zbytnio, ale chciałbym to osiągnąć, jeśli tego nie osiągnąłem przedtem. No i to jest właśnie, to są te głupie faule naprawdę, które są w tym 2K tak łatwo do złapania, które mnie denerwują, bo naprawdę tego tak nie lubię. Tak się na to daje łatwo nabierać. Tego strasznie nie lubię. Kemba nie trafia. Dobra, piłka do nas teraz. Paul George. Pół dystans. Nie trafia. Nie wiem, czy to baba asysta szczerze, ale on nie trafia, to jest najważniejsze. Kemba. Nie chciałbym go sfaulować, ale chciałbym po części tą piłkę spróbować wybić, ale nie mogę tego zrobić. Teraz też, no nie mogę zbytnio skoczyć do niego, bo jak będę miał faul, to po co mi to? A te punkty, które zdobędzie, nie są ważne jakby. Na pick and roll najłatwiej mi się zdobywa asysty, więc tak zrobimy. Ale jup, jest siódma asysta. Jeszcze może się trzy da radę wcisnąć tutaj, może się da. Bobby Portis rzuca, Bobby Portis się nie myli. Trójka Bobiego. Dobra, potrzebujemy troszeczkę lepszego na pewno screena. Może być i Miles też, w sumie nieważne. No to było złe i to jest właśnie travel. Nie udało się niestety, szkoda. Szkoda, bo też no, czuję, że po prostu, no nie wiem, mam wrażenie, że trzy razy nie zgarniemy. Muszę w każdym posiadaniu praktycznie mieć teraz asystę. To jest faul Wembanyamy drugim.
Middleton cały czas przy piłce. Co on tutaj wykombinuje? Dostanie screen od Bobiego Portisa. Rzuci z pół dystansu i się pomyli. Mamy piłkę. Na spokojnie tutaj, Wiktor. Ale do Wiktora jest, pięknie, ósma asysta, no może jeszcze, tak już mówię, musimy przy każdym posiadaniu ofensywnym zdobyć teraz asystę, to może się jeszcze uda. Szkoda właśnie, kompletnie jakby nie patrzyłem, ja bym widział, że triple-double może być możliwe, ale właśnie w tym czwartej kwarcie mam wrażenie, że zgarnęliśmy dużo tych właśnie zbiórek, to bym wcześniej właśnie na to patrzył. Coś czuję, że nam braknie jedna asysta i nie zdziwił mi się kompletnie, jakby tak było. Ale jup, mamy to. Mamy 9 asystę. Jeszcze jedna szansa na pewno będzie. Ale tak już mówiłem, nie zdziwiłem się, znając tą grę dobrze, ja bym miał jedną asystę za mało do triple-double. Chris Middleton nie trafia. No teraz właśnie z Milesem, żeby troszeczkę ich zaskoczyć. Potencjalnie Miles Bridges, ale jupi, jest triple-double. 50-punktowy, a jednak udało się przy ostatniej okazji. Mamy triple-double zrobione, 50-punktowe. To jest właśnie 50-punktowe triple-double, które możemy zadedykować Kobe'emu Bryantowi akurat w rocznicę czwartą śmierci oczywiście legendy absolutnej NBA całego i całego sportu też. Brook Lopez. Chris Middleton. Kemba Walker. Trafia, nie trafia. I to jest koniec. San Antonio Spurs 119-97, Milwaukee Bucks. Wygrywamy i rzucamy 50-punktowe triple-double. Piękna chwila też na pewno dla naszego zawodnika. Wiadomo, że tutaj w grze nie ma 26 stycznia, oczywiście. Ale w rzeczywistości jest. To się myślę, że bardziej liczy na pewno. No a ci Bucks mają na pewno duże problemy. Będą mieli cały czas problemy. Dopóki nie będzie Janisa plus nie ma tu Drucho idea, to tym bardziej te problemy będą u nich na pewno. A my mamy 19 wygraną, więc zobaczymy, czy będzie dzisiaj 20, bo nie wiem, z kim następne gramy. Jeśli to będzie jakiś łatwy rywal, no to może nie łatwy rywal w sensie, a bardziej rywal, z którym jakby możemy przesymulować, no to przesymulujemy, a jak nie, to nie, no zobaczymy. W sumie jak tak sobie myślę, to nie jest chyba to za mało, za triple-double, choć może takie 100 gold pointsów za triple-double może powinno być, bo by fajnie, byśmy tyle zdobyli. Teraz muszę sobie potencjalnie tutaj rozdzielić te nasze punkty. Progression. Ostatnio zapomniałem, chyba miałem speeda do ulepszenia, mam wrażenie. Acceleration już mamy na maksa. Strength, vertical i stamina też możemy, to super. Więc to wszystko sobie ulepszamy. Fajnie też, jak się zarabia troszkę więcej VCs, bo teraz też trzeba więcej troszeczkę płacić za większość rzeczy, dla to tym bardziej. Choć według mnie powinny być jakby różne dwie waluty, można powiedzieć. VCs powinno być na kupowanie, jakby VCs to powinna być jakby kwota tej pieniężna w tej grze, a powinna być jakby jeszcze inna jakaś rzecz, która byłaby tylko pod punkty. Bo jakby nie podoba mi się to na przykład, że muszę wydać na przykład pieniądze jakby na to, żeby być lepszym, jakby w sensie właśnie, że VCs, a przed nie mogę sobie, i przez to nie mogę sobie innych rzeczy kupić, na przykład jakichś ciuchów, bo muszę jakby, no bo wolę, żeby mój zawodnik był lepszy, niż żeby lepiej wyglądał jakby, no to chyba ma sens, dlatego właśnie to jest nie tak, powinna być właśnie taka jakby odstępna rzecz, choć wiadomo, że dla 2K nie byłoby to na rękę, więc tak oczywiście nie będzie. Następny mecz z kim będzie tutaj? To będzie mecz z Utah i to będzie mecz Frostbark Center. My już chyba mieliśmy coś z Utah. To tutaj mieliśmy już dwa mecze przedtem, więc tak, tutaj mieliśmy mecz z Utah, który był w Delta Center, więc to nas nie interesuje. Tutaj był mecz z Utah, który był w Frostbark Center, który... Myślę, że nie grałem, tak mi się wydaje, że nie grałem. Teraz będzie mecz w Frostbark Center. Będąc szczerym, z Utah Jazz
to zagram sobie chyba tylko, no bo powiem tak, w ogóle mnie nie interesuje ten mecz z nimi, jedynie zagram z nimi raz i w Delta Centerach z nimi zagram, a nie potrzebuję naprawdę tego meczu grać, dlatego przesymulujemy sobie to spotkanie. Bo to kompletnie nie jest jakiś ciekawy zespół, żeby z nimi grać. Tutaj 29 punktów, 13 asyst, 9 na 10 z dystansu, to na pewno bardzo fajnie. 26 punktów od Keldona, 20 od Milesa i 13 od Wiktora. Kolejny mecz to będzie mecz z Atlantą, no i to będzie mecz, który sobie zagramy, bo Atlanta już to jest na pewno lepszy zespół niż Utah i to też będzie mecz w State Farm Arena, czyli w Atlancie, więc tam sobie następny odcinek rozegramy. A teraz będziemy już oczywiście powoli kończyć, to jeszcze tylko możemy sobie przejść na koniec, tutaj gdzie oczywiście zawsze kończę. Więc dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!